Cześć Szymaneczko, w kolejnym dniu, witajcie po majówce. Lecimy dalej ze sprzętem, mamy jeden dzień obsuwy. Tak jak myślałem, ale rama jest gotowa, pomalowana. Teraz ją tylko trzeba wtaszczyć tam na górę. I bierzemy się za dach. Dach jeszcze na zewnątrz. Nie wiem jak ja ją tutaj wtaszczę, ale jakoś to trzeba zrobić. Ładnie to nawet wyszło. Kurde, trochę chrypę jakąś złapałem. Rama czarna. Dach na górę będzie biały. I co? Biorę się za robotę. Trochę tu muszę poprzestawiać. I lecimy dalej. Do za chwilę. Do potem. Wczoraj jeszcze spawałem uszy pod lusterka, ale tutaj one nie są przykręcone na stałe, tylko tak, żeby wam pokazać w sumie. Dzisiaj dopiero wierciłem otwory, bo wczoraj nie było czasu, żeby to wszystko mierzyć. Nie, no, z jednej strony mi się porysowało to. Kurczę, przejechałem wiertłem. No nic, to się zamazia. Tak wyglądają lusterka do tego, do ostrego. Już były dawno zakupione. Mniej więcej ustawione są równo. Tak mi się wydaje przynajmniej. Zobaczymy jak dach przyjdzie. I co teraz? No nic, rozkręcam te lusterka z powrotem i spróbujemy to włożyć tam na górę. Nie wiem jak mi się to uda, ale jakoś może ogarnę. I chyba zacznę to skręcać lub przywiozę tu budę. Znaczy tą dach ten cały będę czyścił, będzie się ładna pogoda. A na razie odkręcam to i coś tam jeszcze dogramy. Wiem, wiem, ja i moje pomysły z podnośnikiem. Tak to zabezpieczyłem. Tu, ale i tak mi jeszcze trzeba jedną osobę. I spróbujemy to jakoś dźwignąć do góry. Nie wiem jak to pójdzie. Na pewno będzie ciekawie. Będzie dużo na kaj, na chato. Włączę dźwięk, puszczę muzyczkę, ale zobaczymy. Dobra, idę po tatę, gdzieś tu jest. Sam tego chyba nie ogarnę. Tak to fajnie wyszło, nawet poszło bez problemu, rama wsadzona, będę to pomału skręcał,
Tylko muszę najpierw jeszcze z tamtej strony na błotniku, co wycinałem te otwory, co było pognite, muszę dorobić takie blachy 3, dość grube, więc ja się za to biorę i do zobaczenia później. Blaszki mamy dorobione, wymalowane, a miałem taką farbę, to maźnąłem od razu. 3 i 3 śrubki, te już są powkręcane tu od spodu, może będzie widać. Teraz będę ściągał, tylko sobie te tak poprzykręcam na sypko. Grube blachy, więc powinno to wszystko ładnie trzymać. O. Jedna. Tu już wjeżdża druga. Ładnie będzie. Będzie elegancko. Tej blachy na pewno nie przeciągnie. O. I będzie bailando. Dorobię tylko jeszcze. Tam jakoś tak kurde krzywo tu się wkręca. Ale może później coś tam zrobię. Tu jeszcze chyba dam sobie silikon. Bo mam. Tutaj może nie. Ale na dół. Chyba go siepnę. Tak. Tak. Jak jest, to można dać, co nie? Jeszcze jedna śruba. Tu już pójdzie na małej podkładce. Kurde, coś mnie noga boli. Aha. Będzie problematyka pewnie tu, czy nie będzie? Może nie będzie. Otwór za mały. Kurde, nie przewidziałem tego. Spróbuję go rozwiercić. No, delikatnie poczęstowałem wiertłem i ma być. Dobra. Idę po silikonik. Sobie podważę śrubokrętem. Na pewno nie zaszkodzi. Dobra. Dobra, ja to objadę i wracam. No, silikon sobie fajnie powychodził. Uszczelka dociśnięta. Mogłem górę też w sumie posmarować, ale góra chyba niepotrzebna. Dół, żeby tylko był zasilikonowany. Woda, żeby nie podchodziła, a tutaj już raczej nie powinna wchodzić. I co? Dobra, lecę z drugą stroną. Dokręcam i jedziemy dalej. I budę mamy przykręconą blachę dookoła, a do środka jeszcze jej wkładał nie będę, dopiero po hydraulice,
ale tą tylną mogę przykręcić. No, to ja się biorę za czyszczenie dalej. A dzisiaj z wami się już żegnam, bo przecież bez sensu jak szlifierka chodzi. Może następnym razem weźmiemy się za rozrusznik, ale najpierw muszę tą górę dorobić, wyczyścić, założyć. Więc co? Więc taki krótki odcineczek, mały update'ik. Dzisiaj się z wami żegnam i do zobaczyska. Cześć!